Cześć, tu Rosa. Witajcie w kąciku Retrogracza. Moi drodzy, klub ABUK zna każdy, czyli Atari Bit Biter User Club. Co roku robią konkurs na najlepsze programy, najlepsze gry na nasze Atari. W tym roku, jak sami widzicie, wygrała gra Time Wizard. I o tej grze chcemy troszeczkę porozmawiać, chcę wam ją pokazać. Powiedzieć, jak w niektórym levelu trzeba coś przejść, w tą grę musicie zagrać. Jeżeli lubicie gry logiczne, jeżeli lubicie gry, które mają możliwość cofnięcia czasu, zobaczcie tą grę. Na początku krótka instrukcja, o co w ogóle w tej grze chodzi. Time Wizard by Amarok. ABUK Software Contest 2023. Roboty z przyszłości próbują zmienić historię, aby zapanować nad światem. Ty jedynym wybawieniem dla ludzkości jesteś ty, czarodziej czasu. Musisz udać się do przyszłości, do świata robotów, aby zapobiec katastrofie. Twoim zadaniem jest zebranie wszystkich magazynów energii znajdujących się w klepsydrach, aby roboty nie mogły cofnąć się w czasie. To trudna misja, ale twoją przewagą jest zdolność do manipulacji czasu. Możesz go zatrzymać, przewinąć i przywrócić historię. Ale bądź ostrożny, niektóre obiekty są odporne na manipulację czasu i nie masz nad nimi kontroli. Podczas gry wciśnij przycisk Fire, by manipulować czasem. Wciskając Fire i przesuwając joystick w lewo, możesz cofnąć historię lub w prawo i przywrócenia już zapisanej historii. Możesz zmienić prędkość czasu, przesuwając joystick w lewo lub w prawo. Puszczając przycisk, przywracasz normalny upływ czasu. A teraz informacje dodatkowe. Jeżeli zginiesz, przyciśnij przycisk Fire w joysticku i przesuń joystick w lewo, żeby przewinąć, cofnąć czas. Wciskając Start, restartujemy level. Wciskając Select, zobaczymy menu z całą lokacją levelu. Zaczynamy! Mam nadzieję, że już wam się historia podobała. Pierwszy level jest dokładnie bardzo prosty, joystickiem do góry oczywiście skaczemy, zaraz wam to pokażę, czyli zobaczcie, teleportujemy się do pierwszej stacji, skaczemy joystickiem, hopla, zbieramy wszystkie klepsyderki, otwiera się wtedy portal do przejścia do levelu drugiego. Proste? Proste. Na razie nie giniemy, na razie nie musimy cofać czasu, naprawdę jest spokojnie i wszystko jest wyważone, w ten sposób może. Level drugi, no tutaj już mamy możliwość cofnięcia czasu. Zobaczcie, wchodzimy na górę, bierzemy pierwszą klepsyderkę, potem biorę sobie drugą. Potem, żeby niezbyt dużo czasu, wciskam joystick Fire i cofamy się znowu, żeby wejść i zebrać te kolejne klepsyderki. Cyk, cofnięcie czasu, bo z tego nie wyjdziemy. No i możemy przejść dalej. Tyle, jeżeli chodzi o pierwsze levele. To było jeszcze łatwe. Level trzeci, tutaj już zaczynają się przeszkadzajki. Zobaczcie sami. Zaczynamy z levelem trzecim. No i mamy tutaj już kolce. Te kolce musimy oczywiście przeskoczyć. To jest logiczne. Zbieramy znowu nasze klepsydry, przeskakujemy nasze kolce, aby się nie naleźć na nie. A uważajcie, zobaczcie, z lewej, z prawej są non-stop kolce. Na razie jest prosto, oczywiście mam tu schodziki, które możemy się wspiąć lub zejść z nich. No i zginąłem. Joystick w lewo, cofamy czas. Zbieramy to ponownie i próbujemy zebrać kolejne, no mi się już nie udało, kolejne klepsydry. No patrzcie, jaka uparta jest, nie? Mamy to, dobra. Portal się u góry otworzył, więc musimy wrócić znowu do naszego punktu startu. Cyk, cyryk, cyk. Jesteśmy już prawie u góry. Musimy uważać znowu na kolce. Na razie jest dobrze. Teraz słuchajcie, level czwarty. W tym uważajcie, musicie naprawdę zapisać sobie, gdzie ja idę,
bo level 4 zajął mi mnóstwo czasu. Naprawdę musiałem sobie aż rozrysować po tym, gdzie byłem i gdzie mam wejść, żeby totalnie ten level przejść. Jest kosmicznie trudny. Muszę wam powiedzieć od razu, sami zresztą zobaczycie. Na dole mamy takie grzybki, które gdy wciskamy, aktywują nam prąd, który blokuje nam przejście. Zobaczcie, tutaj mamy z prawej strony już się załączyła blokada. Musimy pamiętać, gdzie idziemy. Rozrysujcie to sobie jakoś, albo zapamiętajcie moją drogę, po której ja szedłem. Uwierzcie mi, kombinowałem na 1500 sposobów, aby dopiero teraz rozkminić to, w jaki sposób muszę przejść i załączyć to wszystko, aby zdobyć wszystkie klepsydry. Jest ciężko, ale naprawdę warto. Gra jest naprawdę rewelacyjna. Jak już wspomniałem przy czytaniu instrukcji, w tej grze, gdy wciśniemy sam fire, zatrzymujemy na chwilę czas i w levelu chyba 7 czy też 8, słuchajcie, będą ruchome platformy. Niektóre platformy się przy trzymaniu fire'a zatrzymają, a niektóre dalej będą się poruszać. To jest bardzo ważne. Jesteśmy teraz w levelu 5, jak widzicie, udało się. Uwierzcie mi, level 4 będziecie naprawdę mieć problem, jeżeli nie zapisaliście sobie tego, o czym właśnie wspomniałem. Tu mamy też tak zwane, widzicie, prądy. Musimy też na nie uważać. Logiczne jest, prawda? Wygląda to dość prosto, ale takie nie jest. Naprawdę trzeba czasami delikatnie, no totalnie perfekcyjnie do pikselka dojść, żeby nie zostać zabitym. Tak więc pamiętajcie, wciskajcie raz na jakiś czas sam fire, zobaczyć, które rzeczy blokują się, a niektóre, a które dalej działają. I trzeba przyznać, gra jest naprawdę rewelacyjna. Nie dziwię się, że zdobyła pierwsze miejsce na ABUK Contest. Słuchajcie, musicie w nią zagrać. Czy macie Aterynkę, czy macie emulatorek, pobierzcie ją, spróbujcie własnych sił. W tym levelu też się, jak sami widzicie, męczyłem, żeby przeskoczyć z lewa na prawa, no ale co się nie robi, mówię, udało mi się potem, to już sprawdzicie sami. Link do tej gry oczywiście w opisie dole, a ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć, do następnego razu. Dajcie mi znać w komentarzu, jak się wam ta gra podoba. Jak daleko udało wam się dojść samemu. Mi się udało chyba do 8 czy 9 levelu w sumie. Potem się już poddałem. Nie miałem już naprawdę siły, żeby próbować i próbować i próbować. Ale na pewno za chwilkę, gdy skończę ten materiał, odpalę sobie tą grę z powrotem, aby spróbować swoich sił dalej. Zachęcam was również do subskrypcji, do pisania komentarzy. Pozdrawiam was cieplutko. Trzymajcie się, cześć. Do następnego razu.